Siemanko moi drodzy, witajcie w kolejnym materiale na moim kanale. Nie było mnie przez długi weekend, przepraszam za to bardzo. Powinienem zrobić jednak wyjątek i wrzucać coś w trakcie tego długiego weekendu. Film pojawia się dopiero we wtorek, no ale dobra, lepiej późno niż wcale. Mamy oczywiście karty Team of the Season, no i co w dzisiejszym filmie będzie? Otóż tak, najpierw rozłożymy sobie nagrody za Food Champions. Zaraz wam pokażę, którą rangę wbiłem, ile zabrakło tak naprawdę jednego punktu do rangi. Co dalej? Pokażę wam jakby rozbudowaną część tego, co mówiłem ostatnio, czyli mas bidowania, czyli masowej licytacji kart takich pokroju. O, jeszcze sobie oczywiście powiemy o kartach 8788, czy one do góry poszły, czy też nie. Właśnie takiego masowego licytowania tych kart, takich 8 trójek najlepiej, no ale to wszystko oczywiście dokładnie powiem wam w dzisiejszym filmie. Coins Kingdom to serwer na Discordzie, który pomoże wam zarobić jak największą ilość coinsów dzięki aktywnej społeczności oraz doświadczonym moderatorom. Zapraszam również na serwer VIP, który sprawi, że zarobicie znacznie więcej. Z kodem Dominiosek dodatkowe 5 dni za darmo. Serwer posiada również swoją stronę internetową coinskingdom.pl, na której znajdziecie dodatkowe treści oraz konkursy. Link w opisie. Dobrze moi drodzy, tutaj jeszcze w zadaniach mam jakieś 6 zadań ukończonych, w ogóle muszę zacząć robić swapy. Co ja za te swapy wezmę, nie mam pojęcia, ale chciałbym na pewno na tacy Premier League, tam jest chyba 20x85+, albo 25x84+, taką paczkę sobie zabrać, no bo jednak z tego zawsze sypało, no umówmy się, z tego zawsze fajne trafy naprawdę leciały, więc może i tym razem będzie bardzo podobnie, no i uda się trafić akurat w trakcie toców z Team of the, toców z Premier League, właśnie kartę Team of the Season z Ligi Angielskiej. Weźmy sobie dzikie chmury, ale dobra, nie będę was tym zanudzał, bo kurczę, no sam nie chciałbym oglądać, jak ktoś odbiera nagrody. Myślałem, że tu jakieś po prostu fajne rzeczy uda się odebrać, ale to tylko dzikie chmury. Od czego rozpoczynamy? Rozpocznijmy sobie od Food Champions tematu, bo jest bardzo szybki i przyjemny. Mianowicie, zabrakło mi jednego punktu, można powiedzieć, bo no chociaż oczywiście zależy, czy bym wygrał ten mecz, ale gdybym wygrał, no to nadal brakowałoby mi jednego punktu. Było kilka meczów. Generalnie ja nie wiedziałem, że Food Champions jest przedłużone, nie? I to był mój problem, zacząłem, że tak powiem, szybciej oddawać te mecze, już była niedziela wieczór, gdy ja zacząłem sobie w ogóle grać w Food Champions o 19, nie? W niedzielę, chory człowiek. No i też nie wiedziałem, że jest przedłużone, więc no po prostu kurczę, oddawałem te winy, oczywiście nie od razu, grałem do pierwszej bramki, no i oddawałem, wiecie, tak jak się to robi. Teraz weźmy sobie brązowy mój skład o nazwie CONMEBOL, bo kiedyś sobie tutaj robiliśmy sposób z kartami CONMEBOL, no i oddajemy zwycięstwo jakiemuś szczęściarzowi. Bardzo dobry skład, tak czy tak, myślę, że byłyby duże problemy. No i odbierzmy sobie te player piki, kurczę, jednak żałuję, bo dużo straciłem. Mogłem zobaczyć, że jest Food Champions przedłużony i strajhardować dzisiaj dopiero i wbić tą rangę. Co ona mi daje? Na pewno daje mi to, że mam w player pickach 4, a nie 3 zawodników, więc to jest zawsze jednak większa szansa. O kurczę, czemu ja gram mecz? Nikt tego nie wie. Podajemy do bramkarza i strzelamy gola. Mam w player picku 4 zawodników, więc to jest zawsze większa szansa niż w przypadku 3 zawodników. No i co jeszcze? Co najlepsze w sumie w tej różnicy jest to, co straciłem, mianowicie paczka z gwarantowanymi kartami Team of the Season. Widziałem, że Pelka Damian też sobie tam właśnie miał problem. No może nie miał problem, ale był właśnie na granicy tych dwóch rank. Także kurczę, no było to strajhardowane jednak to Food Champions, trzeba przyznać. Natomiast no to nie jest żadne usprawiedliwienie, mamy tylko jeden z 3 toców społeczności. Odbierzmy po prostu te nagrody. Pierwszy Team of the Season, player pick i mamy tutaj Laportę, okej. Może tutaj moje smutki te nagrody po prostu wynagrodzą, że tak powiem. O, kolega do mnie napisał, ten, któremu oddałem wina. Prawdopodobnie z podziękowaniami, zobaczmy. Love bro, o, takie komentarze lubię, takie odpowiedzi lubię. No i tutaj drugi player pick, mamy tutaj Laporta po raz drugi. No ale oczywiście go nie wezmę sobie Carrasco, także player picki naprawdę nie najgorsze. Mógł tu być ktoś inny z Atletico Madryt, oczywiście mam na myśli Suareza, ale nie jest źle. No i druga część tego filmu, taka troszkę może mniej rozrywkowa, zaraz sobie od razu będę grał kwalifikacje do Mistrzostw Food z Premier League, tam będą prawdopodobnie tacy z Premier League, natomiast ta część po prostu dotycząca zarabiania, którą z pewnością chcecie poznać. Może rozpoczniemy sobie od tego krótszego tematu z tej części zarabiania, mianowicie karty 88-87. Weźmy sobie takiego Lukaku, ja oczywiście sobie sprawdzam cenę dosyć regularnie, bo to jest najważniejsze, żeby
nie przegapić tego momentu, gdy właśnie karta pójdzie do góry, karta, w którą zainwestowaliśmy. I z tego co widziałem, jest on już 2000 droższy niż był, chociaż może Footbin kłamał, no nie wiem, 22 koła kosztuje. Dokładnie tak, około 22 tysięcy taka jego średnia cena, więc 2000 więcej już kosztuje, także no jest to jak najbardziej na plus, tak naprawdę bez żadnego bodźca, bo SBC o gwarantowaną kartę Team of the Season z TOS-ów Community jeszcze nie wyszło, więc nadal czekamy. Oczywiście to będzie taki moment, w którym ten Lukaku pójdzie do góry. Ja pewnie nie wyprzedam sobie wszystkich kart, albo wyprzedam i znów zainwestuję później, jeszcze zobaczę, bo na pewno w trakcie tego SBC, tego samego SBC dotyczącego kart z Premier League, będą te karty jeszcze droższe, no bo jednak więcej osób będzie chciało zrobić to SBC. Jednak warto podkreślić, że tam będą potrzebne karty prawdopodobnie 89 oceny ogólnej. Zobaczmy sobie może jeszcze jedną kartę, którą zainwestowałem. Oczywiście tych kart jest troszkę więcej. Erling Haaland, ja już nie pamiętam, kurczę, ile on kosztował wcześniej. Okej, ale on na pewno poszedł do góry. 22 koła, moi drodzy. Ja dla z ciekawości sprawdzę, ile on tutaj był brany przeze mnie. Erling Haaland, zobaczmy. Kurczę, to jest tutaj 20 500. Okej, czyli w sumie podobnie do Lukaku. Ja myślałem, że troszkę taniej, ale no też 2000, także w sumie niewielki zarobek. Na razie oczywiście ich nie sprzedaję. Moim zdaniem będą kosztować około 30 tysięcy, gdy takowe SBC wyjdzie. Dobra, druga część materiału dotyczącego zarabiania, druga część części. Dobra, koniec takich kurczę analiz. Po prostu przejdźmy do tego, co mam wam do przekazania. Mówiłem o masowej licytacji i mam dla was kilka przykładów kart. Mianowicie Mauro Icardi, Henrik Mkhitaryan, Ocampos oraz Coates. Na czym polega metoda? Bierzemy sobie przykładowo takiego kolegę Icardiego, no i zobaczmy, ile w ogóle jest jego tutaj minimalna cena kupna. Z tego co wiem, to jest 850 coinsów, dokładnie tak. A na licytację można go brać do 800 coinsów? Tak, do 800 coinsów. No i właśnie na tym to polega, żeby sobie karty do 800 coinsów brać, bądź jeśli się nam nie uda, do 850 monet brać właśnie takie karty jak Mauro Icardi. Na kim z tej czwórki, którą wymieniłem, wychodziło to najlepiej? Na Coatesu zawodniku z Ligi Portugalskiej wychodziło to zdecydowanie najlepiej. Jak sami widzicie, to jest 800 monet, no o kurczę, tutaj bym się prawie pomylił. Lepiej sobie tutaj ustawić, że maksymalnie te 750, znaczy 800 monet. O, no i lecicie sobie po prostu tak jak leci, bierzecie sobie dosłownie każdego zawodnika, no i wystawiacie je za 1000 monet. Wiem, że ich cena nie jest właśnie równowarta z tym 1000, jest to raczej 950 coinsów, natomiast nie ma tam też wielu aukcji, więc jest tak czy tak szansa, żeby on się sprzedał. Ale w zasadzie dlaczego on się sprzedaje bardzo często? Dlatego, że są właśnie 8 trójki teraz potrzebne do wielu SBC, no bo do tej pory karty Team of the Season w SBC, które wyszły, nie mają jakichś wielkich wymagań. Są to właśnie 8 trójki, 8 czwórki, ewentualnie 8 piątki, z tego co wiemy. Właśnie dlatego taki koa też troszkę drożej może się sprzedawać, bo po prostu komuś nie będzie się chciał płacić tych 50 monet mniej. Wiem, jak to brzmi, ale po prostu z czystego lenistwa kupi sobie tą za 1000 koła. No i te karty, uwierzcie mi, naprawdę schodzą. W kolejnym filmie postaram się zrobić takie małe podsumowanie z tego, jak to wchodziło, ile uda się zarobić w godzinę. Postaram się właśnie takie coś nagrać. No a teraz kończymy sobie dzisiejszy materiał. Trzymajcie się, no i cześć!